Endecja, proszę bardzo. Szanowna pani poseł, my jako stowarzyszenie... My jako Stowarzyszenie NDC jesteśmy przeciwni dzieleniu Polaków bez względu na wszystkie różnice, jakie są między nami. Super. Pani natomiast jest członkinią zespołu do zwalczania mowy nienawiści. Mówi pani właśnie, że pani chce zwalczać podziały, a równocześnie zaprasza pani na sztukę w temacie, której zarzuciła pani kolegom, że nie znali jej treści. Ja pozwoliłem sobie przygotować właśnie dzisiaj kilka fragmentów tej sztuki, dlatego chciałem zapytać, czy właśnie tego typu sceny, gdzie obraża się świętości Polaków, autorytety, jak Jan Paweł II, czy też nawołuje do zabójstwa, no nie dążą jednak do tej mowy nienawiści i tych podziałów między Polakami, z którymi pani chce tak walczyć, ponieważ no większość Polaków jednak nie chce, żeby takie sceny były finansowane za ich pieniądze. Dobrze. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, bo nie będzie czasu na odpowiedź. Po pierwsze, ważne jest, aby powiedzieć, że to, co mi pokazałeś przed chwilą, to są nielegalne nagrania z przedstawienia. Poczekaj, ale jesteśmy mogę jedną rzecz powiedzieć? Polskiej, źródło to jest mogę? Jak byłeś na spektaklu? Nie byłem, ale no właśnie. To są konkretne sceny. W momencie, tak? kiedy zaczyna, muszę jedną rzecz wyjaśnić. W momencie, kiedy zaczyna się spektakl, jest wyraźnie powiedziane, że nie można nagrywać tego, co się dzieje podczas trwania spektaklu. To po pierwsze, osoba, która nagrała kilka scen, zrobiła to nielegalnie i będzie odpowiadała, myślę, w związku z tym, że zrobiła to nielegalnie. Natomiast powtórzę jeszcze raz. Zespół parlamentarny, który ja stworzyłam, w którym są przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich ugrupowań, zajmuje się realnym światem. Natomiast sceny, które pokazywałeś, są z fikcyjnego spektaklu, z myśli, z wyobrażenia reżysera o świecie. Pani poseł, ale nie bez powodu w ostatnich dniach trwa tak żywa dyskusja w społeczeństwie, czyli jednak realny wpływ na społeczeństwo i dyskusję. I bardzo dobrze. Ta sztuka. I bardzo dobrze. To jest również wyrażanie poglądów i również za publiczne pieniądze, więc tak samo możemy się czepiać tego, jak i czepiać się poglądów wyrażanych przez polityków, takich jak pani, bo to też jest troszeczkę fikcyjne bardzo często i ta granica między teatrem a polityką jest bardzo płynna. Nie słyszę. Powiedziała pani, że wszyscy, którzy się wypowiadają o danej sztuce, powinni być na tym spektaklu, ale gdyby była wystawa na przykład fekaliów jakichś, to ja myślę, że niekoniecznie muszę ją zobaczyć, żeby móc się o niej negatywnie wypowiedzieć. Dlatego chciałbym, żeby pani jednak z tym argumentem tak ostrożniej. Więc mogę jeszcze raz? Ale odpowiedzieć? Krótko, pani, no, ale tak, muszę, bo mam dwa pytania. Ja uwaga na dwa pytania. Zrobię. Pytał dobry reżyser młodego pokolenia, teatralny. Teatr dla dzieci. Bardzo dobrze. Każdy z nas ma wybór, czy pójdzie na dany spektakl, czy pójdzie na dany film. W kinie i w teatrze reżyser, powtórzę po raz któryś, sprzedaje pewną fikcję, pewne swoje wyobrażenie. Ja nie muszę się na to godzić. Ja mogę być oburzona tym, co zobaczę. Jak pójdę do muzeum... A czy jest pani chwileczkę, oburzona? Bo to jest też istotne. Jeżeli pójdę do muzeum i zobaczę to, co pan powiedział przed chwilą, to na pewno odwrócę głowę i nigdy już tam nie pójdę, ponieważ jednak mi się to na wyboru. Przykład nie podoba. Natomiast ale musi pani tam wolność, pójść, żeby stwierdzić, chwileczkę. Że taka wystawa wolność, zafundowana za nasze wspólne pieniądze jest czymś złym? Wolność artystyczna jest czymś zagwarantowanym w Konstytucji. Natomiast jeżeli mówimy o pieniądzach publicznych, to ja wolę, jeżeli pieniądze publiczne są wydawane na wizje artystyczne, niż na przykład podróże pana Misiewicza do klubów nocnych i na dyskoteki. Bardzo często nie ma najmniejszej Niestety, różnicy. Jest różnica.